Hold your hand and guide me through the Sky and shelter me from kanał YouTube Kobogu and wydawnictwo M z Krakowa. Przedstawiają audiobook, zrealizowany na podstawie książki Nikiego Elca, Zatytułowane Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyśćcowych z Marią Simą rozmawia Nikki Elc. Produkcja i realizacja kanał YouTube Ku Bogu. Czytają Magdalena Woźniak oraz Igor Nadolski. Książka dedykowana z miłością dla wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli Bożej miłości. Rozdział 23. Małżeństwo, rodzina i dzieci. Czy, jeśli w małżeństwie żona dużo cierpi z powodu męża, lub odwrotnie, to można dopuścić możliwość rozstania? Ci ludzie mogą się rozstać, owszem, ale z pewnością lepiej, aby jednak tak nie uczynili. Powinni wszystko ofiarować niebu. Niemniej powinno się inaczej podchodzić do sytuacji, w których dochodzi do przemocy fizycznej, ponieważ to Bóg wybiera sobie męczenników. A nie my sami. Biorąc pod uwagę sferę ducha, czego ma więcej para zaślubiona w kościele, od pary, która się w kościele nie pobrała albo w ogóle nie ma ślubu? Sakramentalna para cieszy się Bożym błogosławieństwem. Ma przysięgę małżeńską, czyli przysięgę wypowiedzianą wobec Boga, mszę ślubną i wsparcie wszystkich członków rodziny. To są tak mocne, ochronne łaski. Że brak któregokolwiek z elementów lub wszystkich poważnie osłabi potrzebną siłę i jedność małżonków. Gdy prosimy o błogosławieństwo Boga i jego kościoła, dalsza relacja jest o wiele silniejsza i małżonkowie są szczęśliwsi w porównaniu z sytuacją, gdy go nie mają. Między małżonkami sakramentalnymi dochodzi do zdarzeń podobnych do moich spotkań z duszami czyścowymi. W przypadku żyjących można by to nazwać bilokacją. Zdarza się też, że anioł przybiera formę jednego z małżonków, aby przynieść drugiemu jakąś wiadomość. On lub ona widzi lub słyszy, albo oboje widzą i słyszą współmałżonka, dzięki czemu docierają do nich słowa, wskazówki lub słowa mające ich chronić. Zdarza się to często i powinno być uważane za dar od Boga dla uświęconej pary. Tego rodzaju fenomen z pewnością nie przydarzy się ludziom żyjącym razem w grzechu. W takim wypadku mają oni o wiele mniej ochrony przed światem. Pragnę pilnie napomnieć takich ludzi, aby porzucili takie życie i na nowo zapewnili sobie Bożą ochronę. Zdarza się również dość często, że zmarły współmałżonek przybywa, aby towarzyszyć temu żyjącemu w ostatniej drodze. Jakaż wielka to musi być radość dla obojga, prawdziwa, oddana i uświęcona miłość nigdy, przenigdy nie umiera, taką miłością możemy się cieszyć tylko wtedy, gdy Bóg błogosławi małżeństwu, a współmałżonkowie są zawsze blisko niego w modlitwie i uczynkach bezinteresownej miłości. Mówiły, że to jeden z największych grzechów przeciwko samemu Bogu. Rozwód pozostawia wielkie rany, a już najbardziej w tych niewinnych. To forma duchowego, emocjonalnego i psychicznego morderstwa popełnionego na największym darze od Boga, naszych dzieciach, które są owocem naszej zdolności uczestnictwa w dziele tworzenia życia. Żadne dziecko z rozbitej rodziny nigdy nie dorośnie dopełni według Bożego planu dla niego. W tych czasach szatan. Wdziera się do rodzin milion razy częściej niż przedtem, atakuje łona kobiet, trując i rwąc na kawałki uświęcone nici, które spajają rodziny po Bożemu, trując i rwąc na kawałki dzieci, które zostały dane tym rodzinom. To właśnie pokuta za te grzechy wkrótce nadejdzie, mówią dusze, i wstrząśnie ona ziemią. W krajach takich jak USA, gdzie ponad połowa małżeństw się obecnie rozpada, Bóg zatroszczy się o to, by to się zmieniło. Będzie wstawiał się za pokornymi, niewinnymi, modlącymi się, kochającymi ludźmi i ukaże innych za ich niekończące się ataki na miłość. Przemysł, różne organizacje, prawnicy, sekty, lekarze i psychologowie, którzy kłamią, spiskują, liczą zyski. I w ten sposób zniekształcają prawdę, aby utrzymać ten najstraszliwszy stan wojny, wkrótce doświadczą Bożego gniewu, jak nigdy przedtem. Boże, zmiłuj się nad tymi, którzy świadomie dopuszczają się takich rzeczy. Naszą misją jest informowanie tych, którzy nie są świadomi zła, aby wiedzieli, co czynią. Czy dusze czyścowe kiedykolwiek wypowiadały się u pani? Na temat procedury unieważnienia małżeństwa w kościele. Tak, wspominały, że kościół w dzisiejszych czasach zezwala na zbyt wiele unieważnień. Tego typu przypadki muszą być analizowane o wiele dokładniej. Obawiam się, że prawda jest taka, iż ludzie ze znajomościami i dobrze sytuowani mają do pewnego stopnia łatwiejszy dostęp do tej procedury. Z pewnością nie dzieje się to zgodnie z wolą Bożą. Oczywiście, są też przypadki, gdy mamy do czynienia z przymusem, presją emocjonalną, albo innymi okolicznościami, które z pewnością unieważniały dane małżeństwo od początku. To poważne sprawy, do których należy podejść z wielką miłością i dokładnością. Czy przypomina sobie pani coś jeszcze ze wskazówek od duszczyścowych dla swoich rodzin? Dusze mogą poprosić członka rodziny aby wyświadczył jakieś dobro, o które niewłaściwie zadbały za życia. Poprzez wypełnienie otrzymanych instrukcji, żyjący będą mogli towarzyszyć duszy w jej drodze. Dusze mogą ostrzegać swoich krewnych, aby unikali jakichś rzeczy, chronią ich, kierują, dają znać o swojej miłości oraz zapewniają poczucie bezpieczeństwa na wiele sposobów. Czy są rzeczy, o których dusze nigdy rodzinom nie powiedzą. Nie powiedzą nic negatywnego albo zawierającego osąd. Przekaz od dusz jest zawsze pozytywny, pomocny, zapewniający ochronę i przez to dający uzdrowienie. Czy zmarli krewni, którzy zostali potępieni i przebywają w piekle, również nawiedzają swoje rodziny, ale bez ataków lub dręczeń? To się zdarza. Wówczas oczywiście nie mówią, co można dla nich zrobić, ponieważ są poza zasięgiem jakiejkolwiek pomocy i łask. W takich przypadkach przypominają krewnym o swoim stanie i o istnieniu piekła. Czy dusze czyśćcowe mówiły coś na temat ruchu emancypacyjnego kobiet? Nie, nie konkretnie. Oprócz wzmianki o tym, że kobiet nie powinno być przy ołtarzu. W świecie świeckim dopuszczalne jest, by rywalizowały z mężczyznami na równej stopie. To, że kobiety robią kariery, jest dobre, ale wyłącznie wtedy, gdy rodzina nie jest spychana przez nią na margines. W tej sferze zarówno współczesne kobiety, jak i mężczyźni dopuszczają się wielu grzechów. W przypadku gdy dzieci albo współmałżonek jest zaniedbywany, to zaniedbująca strona będzie później musiała cierpieć wielką karę. Zdecydowanie jest to poważny grzech, który prowadzi do najczęstszych rozłamów. Czy dusze czyściowe kiedykolwiek wspominały o tym, jak dzisiejsze zachodnie społeczeństwo traktuje swoich dziadków? Mam na myśli pozbywanie się ich z domu, aby mieszkali w tzw. domach opieki, gdzie często w najlepszym przypadku są traktowani jako kolejny numer, a w najgorszym przypadku dostają leki, które mają ich zamroczyć i doprowadzić do śmierci. Nie, nie mówiły nic konkretnie, ale czy grzechy o takiej skali wymagają wyjaśnienia? To są wielkie grzechy. Jakże często to właśnie dziadkowie uczą najmłodszych modlitwy, i jakże często różnice międzypokoleniowe zostają pięknie przezwyciężone, ponieważ są dziadkowie i dzielą się mądrością zdobytą przez lata doświadczeń życiowych. Wypychanie ich z domu jest szatańskim działaniem. Czy to grzech, jeśli matka nie karmi dziecka piersią, albo go nie przytula? Jeśli jest fizycznie zdolna do karmienia piersią i podejmuje decyzję, aby tego nie robić z jakiejś egoistycznej przyczyny, to jest to grzech, a brak przytulania dzieci odbija się na nich emocjonalnie w późniejszych latach, i w związku z tym jest to również grzech. Czy lepiej być biednym i mieć wiele dzieci, czy bogatym z jednym lub dwojgiem dzieci? Nie powinniśmy nigdy przeszkadzać w Bożych planach, który pragnie obdarować nas dziećmi. On zawsze obficie obdarowuje tych, którzy są w jego planach. Znam o wiele więcej prawdziwie szczęśliwych ludzi pośród biednych niż pośród bogatych, a znam wielu ludzi z obu kategorii. Bogaci są o wiele bardziej obciążeni. Konsekwencjami grzechów przodków. Więcej zamożnych ludzi przybywa do mnie z prośbą o pomoc w tej kwestii niż biednych, a to bynajmniej nie z tego względu, że biedni nie mają do mnie dostępu. Oni również przychodzą. Niemniej większość rządów państw na świecie wypowiada się na temat poważnego zagrożenia przeludnieniem naszej planety, które uświadomił nam szczyt w Kairze. Co pani na to? To egoistyczne i zupełnie nieprzystające do prawdy slogany głoszone przez te same banki. Prawdą jest, że spośród 6 miliardów ludzi żyjących na Ziemi, około 1 trzecia głoduje. Ale to wyłącznie z powodu tego, że jakaś nieliczna grupa kieruje się chciwością. Są dostępne statystyki, które udowadniają, że świat mógłby wyżywić 50 miliardów, albo nawet więcej. Jeśli sprawiedliwie podzielono by energię i pożywienie, chciwość Zachodu powoduje wielki gniew Boży, i Bóg wkrótce zainterweniuje. Jestem tego pewna, wiem, że tak uczyni. Czyje dziecko konsumuje dziewięćdziesiąt razy więcej niż dziecko w Indiach? Kogo tak strasznie martwi ewentualne przeludnienie? Odpowiedzi na oba te pytania brzmią jednakowo: Zachód i jego banki. Chciwość i nieprzystający do rzeczywistości strach przed biedą sprawiają, że ludzie wierzą, mówią i działają w ogromnym zakłamaniu. W jakim wieku matka może powierzyć swoje dziecko na jakiś czas komuś spoza rodziny? To będzie w jakiś sposób zależało rzecz jasna od okoliczności, jednakże zasadniczo to grzech, gdy matka tak postępuje, zanim jej dziecko ukończy cztery lata. Rany zadane przed tym wiekiem są najtrudniejsze do uzdrowienia, ponieważ pozostają głęboko w podświadomości. Czy dusze mówiły coś na temat fizycznych kar wymierzanych dzieciom? Tak, mówiły. To z tego powodu parę lat temu zaatakowało mnie czasopismo Der Spiegel z Niemiec. Według tej gazety, popieram bicie dzieci. To kłamstwo. Dusze czyśćcowe mówiły, że klaps albo lekkie uderzenie, na przykład po ręce, jest konieczne i dobre, jeśli małe dziecko jest bardzo uparte i krnąbrne. Lekkie uderzenie nie przyniesie szkody i szybko zetrze się w świadomości dziecka, a konsekwencje uporu utrwalają się w podświadomości na długo. Oczywiście te kary powinny być wymierzane bardzo oszczędnie, ale jeśli rodzic tego nie robi i czeka z dyscypliną, aż dziecko wyrośnie. To będzie już za późno. Taka osoba będzie potem cierpiała z rąk swoich dzieci. Starsze dziecko, które pamięta w podświadomości uderzenie z wieku dwóch, trzech lub czterech lat, w późniejszym czasie będzie potrzebowało tylko znaczącego spojrzenia od rodziców, by przywołać je do porządku. Wielu współczesnych rodziców już się nauczyło na własnej skórze, jakie owoce zrodziła ich przesadna tolerancja. Przemoc fizyczna w domu to wielki grzech przeciwko miłości, natomiast roztropnie stosowana dyscyplina fizyczna jest daną od Boga koniecznością w odpowiednim wieku i właściwym momencie. Czy grzech popełniony przeciwko dziecku liczy się jako cięższy w porównaniu z tym samym grzechem wyrządzonym dorosłemu? Tak, z pewnością jest uznawany za znacznie cięższy. Grzechy przeciwko dziecku, jeśli nie zostaną szybko i właściwie odpokutowane, będą potem powtarzane przez dziecko jako coś dopuszczalnego i normalnego. To dlatego, że wzór rodzicielski jest silny i głęboko zakorzeniony. Rozwód, albo nawet jeden akt przemocy, nieuczciwości, niewierności, zniewagi, czy jakiegokolwiek innego zła, może łatwo spowodować reakcję łańcuchową w następnym pokoleniu. Bycie rodzicem jest o wiele poważniejszą sprawą, niż wyobraża to sobie współczesne społeczeństwo. Ludzie zbyt łatwo powierzają te sprawy tak zwanym profesjonalistom, którzy nie mają danych od Boga związków z dziećmi jak rodzice, jeśli nawet ci ostatni popełniają błędy podobne do tych, jakie robią wszyscy ludzie. Czy dzieci opóźnione umysłowo idą w ogóle do czyśćca? Tak, ale oczywiście ich czyściec jest o wiele lżejszy niż ten, który jest udziałem zdrowych dzieci. To wszystko zależy od tego, co dane dziecko było w stanie zrozumieć. Jakie są najcięższe grzechy popełniane przez dzieci, powiedzmy, pomiędzy szóstym a dwunastym rokiem życia? Nieposłuszeństwo i nieprzyjemne zachowanie w stosunku do rodziców to ich najcięższe grzechy. Dziś wielu rodziców jest zdania, że chrześcijańscy rodzice są zbyt autorytarni dla swoich dzieci. Jak się pani odniesie do tej uwagi? Żadni rodzice nie powinni być zbyt autorytarni dla swoich dzieci, gdyż jeśli tak będzie, szybko utracą ich posłuszeństwo, przywiązanie i pomoc. Jest wielu rodziców, którzy są zbyt autorytarni w stosunku do dzieci i to nie tylko wśród chrześcijan. Więc akurat ta uwaga nie jest zbyt trafna. Chrześcijańscy rodzice nie powinni być autorytarni, ale raczej mieć u dzieci autorytet. Niezbędną dyscyplinę powinno się wprowadzać wcześnie w życiu dziecka. Następnie rodzice, którzy znają prawdę o Bogu, powinni uczyć jej swoje dzieci z wielką miłością. Chrześcijaństwo to nie wychowanie przez zakazy i mówienie Nie rób tego, nie rób tamtego. Rodzice powinni ustawicznie kłaść nacisk na to, co należy robić, na pozytywny aspekt świata i popierać swoje słowa łatwymi do zrozumienia przykładami. Niech mówią dzieciom, że dobra wola rodzi się ze świadczenia uczynków, powinni oni też naśladować Boże miłosierdzie i zawsze okazywać takie samo miłosierdzie. I życzliwość swoim dzieciom. Zdajemy sobie sprawę z misji, którą mamy względem naszej rodziny. Bez niej społeczeństwo nie ma szans przeżycia. Dlaczego jednak mamy też obowiązek pomóc tym spoza rodziny? Pojęcie rodziny jest pojęciem względnym. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy spokrewnieni. Niezależnie od tego, co mogliby powiedzieć naukowcy, próbujący zaprzeczyć tej prawdzie, jesteśmy jedną wielką rodziną. Pewna dusza czyśćcowa mówiła mi, że ktoś, kto nie dokłada wszelkich starań, by świadczyć innym dobro, nie jest wart tego, by żyć. W naszym poszukiwaniu Bożej Sprawiedliwości jestem zdania, że wszystko staje się jaśniejsze, jeśli spojrzymy w głąb konkretnej rodziny, tak jak ją tradycyjnie rozumiemy. Możemy pomóc naszym pradziadkom, a nasze prawnuki mogą pomóc i nam, jesteśmy za to odpowiedzialni. Za tych pierwszych musimy się modlić i pełnić dla nich dobre uczynki, a na rzecz tych drugich możemy i musimy zatroszczyć się o pełne pokoju, owocne, zdrowe i radosne życie wiarą. Jak się Pani odniesie do wielu chrześcijańskich rodziców dobrej woli, którzy deklarują, że ich dzieci powinny mieć wybór w kwestii religii, która będzie im pasowała, gdy dorosną, i taką wolność wyboru im później dają? Tak postępując, ci rodzice pozwalają szatanowi w świeckim społeczeństwie odciągnąć dzieci od absolutnej prawdy o naszym kochającym Bogu. Który kochający rodzic pozwala wybierać dziecku między jedzeniem, które odżywia i niesie zdrowie, a takim, które mogłoby stopniowo je osłabić, truć i w końcu zabić? Który rodzic dobrowolnie pozwoliłby swoim dzieciom wzrastać bez miłości i ciepła? Rodzice, którzy tak mówią i postępują, nigdy się nie modlili, albo nawet nie są świadomi swojego własnego dobra, nie dbają o nie. A jeśli mamy do czynienia z takim połączeniem, sam Bóg jest zepchnięty na margines i bardzo cierpi z tego powodu. Pani mówi, że w czyściu są również dzieci. Czy jakieś dzieci się pani ukazały? Tak, dzieci również u mnie były. Są tam dzieci od czterech lat wzwyż. Wiadomo, dzieci mają o wiele wrażliwsze sumienie niż większość dorosłych, kiedy tylko dziecko uświadomi sobie różnicę między dobrem a złem staje się odpowiedzialne za własne uczynki. Według niektórych znawców poruszonych tu kwestii tego rodzaju świadomość rzekomo wykształca się w wieku rozumu. Tak w istocie nie jest, istnieje coś takiego jak wiek sumienia. Przykładowy jeśli dziecko jest bardzo chore, a nawet zagraża mu śmierć, i poprosi ono o księdza i spowiedź, to, co jest bardzo istotne, musimy tę prośbę uszanować i spełnić. Wiem, że często tak się nie dzieje i stanowi to kardynalny błąd po stronie odpowiedzialnych za niego dorosłych. Znam przypadek dziecka, które chciało wyznać grzech mając cztery i pół roku. Dziecko miało dużą świadomość wyrządzonego zła. Wydaje się, że przejawia pani szczególną miłość do dzieci i troskę o nie. Jak doszły mnie słuchy, uczy pani małe dzieci z wioski. Tak, mam wokół siebie dzieci już od długiego czasu, prowadzę dla nich katechezę. Co jeszcze mówiły dusze czyścicowe na temat tego, czego należy lub nie należy uczyć w szkołach? Wspominały, że szkoła to nie jest dobre miejsce na edukację seksualną. To kwestia, za którą odpowiedzialni są rodzice od momentu, gdy dziecko zacznie zadawać pytania. Taka edukacja powinna się odbyć pod ich kierunkiem i staraniami, ponieważ dzieci uczą się wiernej miłości wyłącznie od własnych rodziców. Znowu powiem, że oddaje się za dużo władzy świeckim instytucjom, które nie powinny się mieszać w nauczanie duchowych treści, takich jak miłość i seks. Świeccy nauczyciele powinni trzymać się z daleka od świętości, którą stanowi rodzina. Również w tej kwestii telewizja wyrządza współcześnie wiele szkody. Pokazuje miłość jako pierwszy z brzegu produkt, który można skonsumować i wyrzucić. To jest wielkie wypaczenie rzeczywistości i przez to ogromny grzech przeciwko prawdziwej miłości, a tym samym przeciwko samemu Bogu. Czy ukazywały się Pani dusze, które za życia praktykowały seksualne dewiacje? Tak, i muszą one bardzo cierpieć. Co powinni robić rodzice, aby ukształtować sumienia swoich dzieci? Dobry przykład to rzecz najważniejsza. Należy też często modlić się za dzieci i wraz z dziećmi. Częste błogosławienie dzieci ma również ogromną wartość. Rodzice powinni zadbać o dobre wychowanie, a najważniejszy jego etap to czas, zanim dzieci pójdą do szkoły. Jezus mówił, aby przyprowadzać do niego dzieci, a nie aby im przeszkadzać. Mówi Pani, że odwiedziły Panią jakieś dzieci z czyśćca. Czy może Pani powiedzieć jeden albo dwa przypadki? Jedenastoletnia dziewczynka przyszła tu do mnie i opowiedziała mi, że zgasiła świeczkę na cmentarzu i wzięła sobie trochę wosku do zabawy. Wiedziała, że nie powinna była tego robić i przez to przebywała jakiś czas w czyśćcu. Poprosiła mnie o zapalenie dwóch poświęconych świec i uczynienie zadość wszystkim innym rzeczom, które były konieczne do jej uwolnienia. Później przyszła jeszcze jedna, o wiele młodsza dziewczynka, ponieważ zarówno ona, jak i jej siostra bliźniaczka otrzymały lalki z dorożkami na święta Bożego Narodzenia, i matka kazała im o nie bardzo dbać. Ta dziewczynka, która do mnie przyszła, szybko zepsuła swój prezent i aby nie zostać przyłapaną w sekrecie, umieściła uszkodzoną lalkę w łóżku na miejsce nieuszkodzonej lalki jej siostry. Musiała za to pokutować w czyśćcu, ale oczywiście pomodliłam się za nią i pomogłam jej na tej drodze. Jeszcze jeden przypadek. Dzięki niemu można się więcej dowiedzieć o prawach duchowych, a nie tylko o tym, że dzieci też przebywają w czyśćcu. Były dwie rodziny żyjące po sąsiedzku, jedna była zamożna, druga stosunkowo uboga. Pewnego dnia mała dziewczynka z tej zamożnej rodziny przyszła do swojej mamy i powiedziała jej, że chce oddać wszystkie piękne ubrania i zabawki dziewczynce mieszkającej obok. Oczywiście matka była zdziwiona i zapytała dziecka, dlaczego chce coś takiego uczynić. Córka odpowiedziała, że i tak może przecież tam chodzić i bawić się z tą dziewczynką. Na to matka odparła, że przecież ta dziewczynka może też zawsze przyjść i bawić się tutaj. Nie, nie, nalegała dziewczynka, muszę tak zrobić i tak zrobię. Rodzice próbowali, jak mogli, skłonić dziewczynkę do zmiany zdania, ale bez rezultatu. W końcu orzekli: dobrze, zrób to, ale nie oczekuj, że pójdziemy ci znowu kupić takie ładne rzeczy. Dobrze, nie ma problemu, odpowiedziało dziecko i zrobiło tak jak chciało. Dwa dni później dziewczynka wybiegła przez drzwi wejściowe nie patrząc na jezdnię i śmiertelnie potrącił ją samochód. Rodzice w swoim ogromnym cierpieniu przyszli do mnie, by zapytać dlaczego tak musiało się stać. Zgodziłam się zapytać o to duszy czyśćcowej i wkrótce nadeszła odpowiedź, która brzmiała następująco: Ich cierpienie spowodowane utratą dziewczynki zagwarantowało, że jeden z synów nie będzie potępiony. To było zadośćuczynienie z wyprzedzeniem za coś, co Bóg widział w przyszłości. Bóg jest bardzo kochającym Bogiem, jako że zarówno jedno dziecko, jak i drugie, wkrótce będą już razem z Nim w niebie, a nie tylko jedno. W przypadku dziewczynki, która ukradła wosk z cmentarza, miała pani zapalić dwie poświęcone świece w miejsce tej jednej zgaszonej. Czy to jest przykład na to, jak należy rozumieć dodatkowe zadośćuczynienie? Tak, dokładnie tak. Wcześniej mówiła pani, że dzieci są nadal blisko Boga ze względu na swoją niewinność. Czy w związku z tym zdarza się też, że dzieci otrzymują szczególne łaski za swoje dobre zachowanie, oparte na przykładzie rodziców? Tak, często tak jest. Znam przypadki dzieci, które chciały chodzić codziennie na msze i dzieci, które same z siebie uwielbiały słuchać biblijnych opowieści. To są szczególne łaski. Niektóre z nich mogą być nawet uznane początkowo za coś skrajnego, ale rodzice nie powinni nigdy przeszkadzać w tych kwestiach. Muszą pozwolić, by kontakt między Bogiem a ich dziećmi rozwijał się zgodnie z planem Bożym dla tych dzieci. Słyszałam o przypadkach dzieci, które chciały klęczeć na żwirze i długo się modlić. Jeśli w takiej sytuacji rodzice spróbują lub uda im się powstrzymać dzieci, będą musieli dużo cierpieć. Bóg przemawia do dzieci bardzo wyraźnie, ponieważ ich dusze są, tak jak pan mówi, czystsze, jaśniejsze, bardziej niewinne niż nasze. Proszę opowiedzieć mi o jakimś jednym doświadczeniu z dzieciństwa. Które panią szczególnie uszczęśliwiło lub wyraźnie na panią wpłynęło? Na pewno jedną z najszczęśliwszych chwil przeżyłam, gdy miałam 15 lat. To było chyba w roku 1930. Wraz z jednym z moich braci pracowałam w gospodarstwie w Bawarii. Gdy staraliśmy się tam o pracę, rolnik wyraźnie obiecał, że będziemy mogli chodzić na niedzielną mszę. Nie upłynęło jednak dużo czasu i zorientowałam się, że ta obietnica dotyczyła tylko mojego brata, a mnie nie. Tak było, ponieważ niemal każdej niedzieli żona rolnika dostawała dziwnej choroby i nalegała na to, abym pozostawała w domu i zapewniała jej opiekę, nie dawała mi wolnej ręki, aby pójść do kościoła z moim bratem. Zbliżało się święto pięćdziesiątnicy i znowu zastanawiałam się, co zrobi żona rolnika. Późno w sobotni wieczór wyglądała na zupełnie zdrową, więc miałam nadzieję i oczekiwałam, że pójdę na ze świętą następnego ranka. Ale o dziewiątej rano w niedzielę znowu zaniemogła, jakiś tajemniczy ból głowy czy coś i nie owijając w bawełnę, orzekła, że muszę z nią zostać, ponieważ nie mogę jej zostawić samej i chorej. Załamałam się. Przed pierwszą po południu migrena już jej przeszła, stwierdziła wtedy, że mogę sobie iść. Wybiegłam na dwór i poszukałam kryjówki w okolicy niezamieszkałego budynku gospodarczego, na którym była ławka. Miałam z niej piękny, kojący widok. Usiadłam tam, w desperacji, rozpłakałam się z powodu opuszczonej mszy, świętej, którą tak kochałam, i w dodatku w tak wielkie święto. Nagle zostałam otoczona chmurą białych gołębic, które lądując powoli uformowały krąg wokół mnie na trawie dosłownie wszędzie, w trawie, na kolanach były wszędzie wokół mnie, wszędzie. Mówi pani o chmurze. Ile ich było? Pięćdziesiąt? Sto? Ach, przynajmniej setka. Widząc takie piękno oczywiście nie liczyłam, ale były dosłownie wszędzie, pozostały tak wokół mnie przez co najmniej godzinę. Moje łzy szybko zamieniły się w łzy radości i rozpierało mnie takie szczęście, że nic innego dla mnie nie istniało. Potem ptaki zniknęły. Powiedziałam o tym zdarzeniu mojemu bratu, ale nikomu innemu tego nie opowiadaliśmy. W ciągu następnych tygodni pytaliśmy okolicznych rolników, czy w okolicy są jakieś białe synagorlice lub gołębie, ale zawsze padała ta sama odpowiedź: nie ma. Nie sądzę, by jeszcze jakieś inne doświadczenie z dzieciństwa wywarło na mnie takie wrażenie czyste piękno. Piękne. Przyznam, że wrażenie musiało być niesamowite. Jeśli pani pozwoli, będę dalej zadawał pytania. Czy to prawda, że wiele z uznanych objawień przydarzało się dzieciom? Tak, to prawda. Dzieci są otwarte na istnienie Boga i na Jego Królestwo. Ich niewinność, naturalna pokora, zależność od innych, wrażliwość i ufność pozwalają im doświadczać rzeczy w sposób zupełnie odmienny i bardziej wyrafinowany w porównaniu z dorosłymi. Musimy chronić tę czystość w dzieciach i pozwalać, by pozostały dziećmi tak długo, jak to możliwe. Podczas gdy dzisiejszy świat zbyt wcześnie wpycha dzieci w społeczeństwo pełne nadużyć, pychy i panoszenia się profanum, Znaczna część ich wrodzonego piękna ulega zniszczeniu i może być nie do odzyskania. Znałam wiele dzieci, które na przykład widziały anioły, i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bóg daje tak wiele tym maluczkim pośród nas: Matka Boska podczas objawień zaczyna wszystkie przesłania od słów: Drogie dzieci. Ona chce, abyśmy stali się mali i dzięki temu dostąpili więcej łask i darów od Boga. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę, ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.